Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj! Zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego drugiego modułu kursu Działalność recepcji. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Recepcja jest jednym z najważniejszych działów przedsiębiorstwa hotelowego. Od organizacji jej pracy oraz zaangażowania recepcjonistów w dużej mierze zależy powodzenie w sprzedaży i renoma hotelu. Pracownicy recepcji należą do grupy hotelarzy mającej bezpośredni kontakt z gośćmi. Są zatem na pierwszej linii obsługi i mają największy wpływ na wrażenia i wspomnienia, jakie goście wyniosą z pobytu w hotelu. Pracownik recepcji powinien mieć miły i zadbany wygląd zewnętrzny. Powinna go cechować elegancja i dobra kondycja fizyczna. Powinien także umieć opanować swój wyraz twarzy, spojrzenia i gesty. Wszyscy pracownicy recepcji powinni obsługiwać gości w strojach służbowych. Uniform o prostym, eleganckim fasonie powinien być uszyty na miarę, by dobrze leżał i zapewniał pracownikowi swobodę ruchów. Każdy pracownik hotelu powinien nosić identyfikator z imieniem i stanowiskiem służbowym, w niektórych obiektach także zdjęciem pracownika. O eleganckim wyglądzie pracowników recepcji świadczą także zadbane ręce i włosy, bez ekstrawaganckich fryzur, a u recepcjonistek ograniczona ilość noszonej biżuterii i stonowany makijaż. Najbardziej wartościowe i niezbędne cechy psychiczne recepcjonisty to m.in. wysoka kultura osobista wyrażająca się uprzejmością, powściągliwością i delikatnością w rozmowie z gościem i rozwiązywaniu jego problemów. Punktualność i słowność recepcjonisty stanowią podstawę wiarygodności oraz pozyskania zaufania gościa. Ważne są też opanowanie w sytuacjach konfliktowych, wytrzymałość na długotrwały wysiłek intelektualny i łatwość dostosowania się do sytuacji i zadania. Pożądanymi cechami są też umiejętność pracy w szybkim tempie, podejmowania szybkich i trafnych decyzji, odporność emocjonalna na stres, zdolność do samokontroli, samodzielność, chęć niesienia pomocy i stała gotowość do świadczenia usług. Ważna jest umiejętność słuchania, pozwalająca usłyszeć, co gość ma do powiedzenia. Odpowiedzialność za wykonanie wszelkich zadań zgodnie ze sztuką zawodu wobec gościa i pracodawcy. Takt pozwalający wybrnąć z trudnych i niewygodnych sytuacji oraz pomocny w sytuacjach konfrontacji z gościem. Bardzo ważne jest też zachowanie zawodowej dyskrecji, sprawiające, że goście będą czuli się swobodnie, świadomi poszanowania ich prywatności w hotelu. Wszystkie cechy zarówno fizyczne, psychiczne, jak i nabyte umiejętności, a także wrodzone predyspozycje składają się na tak zwaną osobowość hotelarza, która z jednej strony jest gwarancją dobrze wykonanej pracy, uznawanej i akceptowanej przez gości, z drugiej podstawą satysfakcji pracownika z wykonywanej pracy zawodowej przynoszącej wymierne korzyści przedsiębiorstwu hotelowemu. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.